Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Globalnego Inwestora. Zapraszam Was na odcinek środowy poprzedzający otwarcie na amerykańskim rynku akcji. I na początek indeks S&P 500. Wczoraj mieliśmy sesję po publikacji raportu na temat inflacji w Stanach Zjednoczonych. Inflacja okazała się trochę wyższa niż zakładano, ale i tak amerykańskie indeksy poszły w górę. Odnotowały całkiem solidne wzrosty. Dow Jones akurat zyskał najmniej 0,61%. S&P 500 już wypadł znacznie lepiej, wzrósł o 1,12%, a najlepiej na tej wczorajszej sesji wyszedł Nasdaq, który wzrósł o ponad 1,5%. Przed nami sesja środowa. Przed otwarciem tej dzisiejszej sesji nie widzimy istotnych zmian na rynku kontraktów terminowych. Futures na Dow Jones i S&P 500 pozostają na mniej więcej tym samym poziomie. Jeśli chodzi o kalendarium makroekonomiczne, też tutaj dzisiaj nie mamy jakichś szczególnie istotnych publikacji dla Stanów Zjednoczonych. Rano mogliśmy zapoznać się z danymi na temat produkcji przemysłowej w Europie. W strefie euro produkcja przemysłowa spadła znacznie mocniej niż zakładano, bo o 6,7% w ujęciu rok do roku. Spodziewano się spadku o 2,9%, natomiast w ujęciu miesiąc do miesiąca produkcja przemysłowa w strefie euro obniżyła się o 3,2%. W styczniu prognozowano spadek o 1,5%. Polityka pieniężna jest wciąż najważniejszym, praktycznie najważniejszym tematem dla inwestorów na ten moment. Ten wczorajszy raport o inflacji konsumenckiej w Stanach Zjednoczonych nie zmienił jakoś specjalnie poglądu rynku na oczekiwane cięcia stóp procentowych. Rynek nadal spodziewa się, że pierwsze obniżki pojawią się w połowie roku, dokładniej w czerwcu, i nadal też prognozuje łącznie 3 obniżki stóp procentowych w całym 2024 roku. Jeśli chodzi o Europę, tutaj rynek ma podobne oczekiwania co do Fed, jeśli chodzi o politykę pieniężną. Rynek spodziewa się też, że Europejski Bank Centralny zacznie obniżać stopy w czerwcu, i ostatnie wypowiedzi członków Europejskiego Banku Centralnego sugerują właśnie taki obrót spraw. Również oni tutaj wskazują, że czerwiec wydaje się prawdopodobnym terminem, jeśli chodzi o cięcia stóp procentowych, i też wypowiadają się oni w coraz bardziej gołębich tonach. Przejdźmy już do spółek. Pierwsza spółka na dzisiaj, Kohl's Corporation. Kohl's osiągnęło rozczarowujący wynik sprzedażowy w ostatnim kwartale i spodziewa się, że 2024 rok też będzie dosyć słaby. Spółka odnotowała spadek sprzedaży już ósmy kwartał z rzędu. Sprzedaż porównywalna obniżyła się o 4,3% w czwartym kwartale, podczas gdy rynek szacował spadek o 3,6%. Przychody sięgnęły 5,71 miliardów dolarów wobec oczekiwanych 5,8 miliardów. Jest to też spadek o nieco ponad 1% rok do roku. Jasnym punktem jest natomiast zysk spółki, który wyniósł $1,67 na akcję i był o 40 centów wyższy od konsensusu. Pozytywny wpływ na wynik miała redukcja zapasów o 10%. Co przyczyniło się do wzrostu marży brutto o 9,37 punktów procentowych. W całym 2023 roku przychody Kohl's spadły o 3,4%, a sprzedaż porównywalna spadła o 4,7%. Spółka nie spodziewa się istotnego ożywienia popytu w bieżącym roku. Kohl's prognozuje, że w najlepszym przypadku przychody wzrosną o zaledwie 1%, w najgorszym spadną o 1%. I szacuje wzrost sprzedaży porównywalnej o 0-2%. Spółka zakłada zysk w okolicach $2,40 na akcję. Jest to też trochę rozczarowujące, bo rynek oczekiwał $2,61 na akcję. Akcje Kohl's potaniały wczoraj o niemal 7%. Akcje dla Kohl's Corporation. 4 rekomendacje kupna, 7 rekomendacji trzymaj i 4 rekomendacje sprzedaj. Kolejna spółka, Inditex, właściciel Zary.
Inditex dobrze radzi sobie przed startem sezonu wiosennego. Od początku lutego spółka odnotowała 11% wzrost sprzedaży w ujęciu rocznym w walutach lokalnych i wygląda wyraźnie lepiej od konkurencyjnego H&M, które w grudniu i styczniu zanotowało 4% spadek sprzedaży. W całym roku obrotowym 2023 Inditex osiągnął rekordowe 36 miliardów euro sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 10%. Zysk netto wzrósł o 30% do 5,4 miliardów euro. Spółka odnotowała solidne wzrosty, ale wyniki były spójne z oczekiwaniami. W tym roku właściciel Zary planuje zainwestować łącznie 1,8 miliardów euro w ekspansję sieci sklepów o 5%, technologię i ulepszanie platform internetowych. Inditex zapowiedział też podwyższenie dywidendy o 28% do 1,54 euro na akcję. Jest to też dywidenda wyższa niż spodziewał się rynek. Akcje Inditexu rosną dzisiaj o około 8%. Rekomendacje dla tej spółki: 19 rekomendacji kupna, 10 rekomendacji trzymaj i 4 rekomendacje sprzedaj. I ostatnia spółka na dzisiaj. Niemiecki detalista odzieżowy Zalando planuje powrócić na ścieżkę wzrostową i poprawić rentowność w bieżącym roku. Spółka prognozuje wzrost przychodów i wartości sprzedanych towarów o 0-5%. W 2023 roku Zalando odnotowało spadek wartości sprzedanych towarów o 1,1% i prawie 2% spadek przychodów. W Europie najsilniejsze spadki były zauważalne w Niemczech, Szwajcarii i Austrii. Spółka liczy, że do 2028 roku uda jej się wypracować roczną stopę wzrostu na poziomie od 5-10% i marżę EBIT rzędu 6-8%. Zalando celuje w EBIT na poziomie od 380-450 milionów euro w bieżącym roku, co oznaczałoby wzrost o 9-29%. Akcje Zalando wzrastają dzisiaj o ponad 12%. I rekomendacje dla Zalando: 22 rekomendacje kupna, 8 rekomendacji trzymaj i 3 rekomendacje sprzedaj. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku Globalnego Inwestora. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.